ten stadion pamięta mecze reprezentacji Polski czy spotkania europejskich pucharów. Dziś sprowadza nas jednak do Wronek zupełnie inny powód. Po raz pierwszy od 20 lat rezerwy danego klubu w Pucharze Polski zaszły dalej niż pierwszy zespół. Tym klubem jest Lech Poznań, którego druga drużyna w 1/16 finału gości dziś ekstraklasową Koronę Kielce. Zapraszamy! Dawid Sud, Hubert Bugaj. Matuszewski, centra, jeszcze zamyka tę akcję. Dominik Sator strzela nad poprzeczką bramki Mateusza Mendrali. Zawodników Korony, uniesiona ręka Błanika, centra w pole, karny strzał i pierwszy gol w tym spotkaniu. 7 minuta, Jewgenij Sikałka, 1-0 Korona. Bardzo dobre dośrodkowanie Błanika. Sikałka pokazuje, że dzisiaj ta opaska kapitana na jego ramieniu nie jest przypadkiem założona. Błyskawicznie chcą atakować, ale teraz może być groźnie. Przedarł się przez te pierwsze zasieki Lech, otwiera się przestrzeń. Jest strzał Igora Stankiewicza, który pewnie broni Rafał Mamla. Nie ma dzisiaj w składzie Korony, natomiast długość jest na ławce rezerwowych. Remakl, pewnie Mendrala. Dużo ciepłych słów pod adresem tego środkowego obrońcy sprowadzonego z holenderskiego Dordrechtu latem. Teraz Matuszewski, Sikałka! Wpada piłka do bramki, jest dublet białoruskiego napastnika, jest dwubramkowe prowadzenie Korony Kielce po kwadransie. Dobrze podłączył się do akcji Matuszewski, no i Sikałka w tej pierwszym kontakcie z piłką nie trafił w nią czysto, natomiast sunął po murawie i udało się ją tak wepchnąć siłą rozpędu do bramki. 8,9 i największa intensywność w odbiorze także Kielczan. I znowu Błanik odzyskuje piłkę. Trecho wraca, Kornobis, Trecho do lewej nogi. Zdążył złączyć stopy Mendrala i zapobiegł utracie gola. Rozgrywałby zespół trenera Jacka Zielińskiego na miękkich nogach z takim poczuciem wyższości. Od razu zakasał rękawy i wziął się do roboty. Pewnie pomny też doświadczeń z poprzedniej edycji Pucharu Polski, a teraz Trecho minął Mendrale. Trecho ma przed sobą pustą bramkę i spudłować już nie mógł. 3-0 po pół godzinie gry. Korona prowadzi we Wronkach z rezerwami Lecha. Świetne zachowanie Trecho, idealnie wbieg za linię obrony, skorzystali z tej przestrzeni za wysoko ustawioną linią defensywną Lecha 2 Poznań, a Trecho z dużym spokojem mija Mendrale, trafia do siatki. Zespół, a Korona no nie dała im oddychać w zasadzie od początku tego spotkania, ale kolejny atak gospodarzy i boczna siatka po tej interwencji Rafała Mamlia próbował Kornel Lisman. Troszkę bardziej zuchwale w tej drugiej części drugiej połowy Lech Poznań. Dobry czas piłkarzy Lecha 2 Poznań. Nieco bardziej uwierzyli w swoje możliwości. Lisman mija jednego, mija drugiego przeciwnika. Lisman! Jakubczyk, nie ma gola. Piłka obok bramki. I jeszcze będzie wideo weryfikacja, czy nie było zagrania ręką Smolarczyka, bo widzimy, że sędzia Tomasz Wajda biegnie w kierunku monitora. Znamy już decyzję. Będzie rzut karny dla Lecha Poznań. Wichtowski, Mamla, Wichtowski, ale w parada bramkarza Korony Kielce, no cóż on też potrafi wykonać na tej linii bramkowej, kiedy na 11 metrze ustawiona jest piłka, bo to był dobry, mocny strzał Wichtowskiego. To mogłaby być dość taka surowa lekcja. No ale jeszcze atakuje Korona, Matuszewski, soczysty strzał. Myślę, że w takiej akademii jak Lecha Poznań bardziej patrzymy na rozwój długofalowy i jest to wkalkulowane. Kornobis odważnie miał problemy z tym strzałem Rafał Mamla, ale chwycił piłkę. I Lech 2 Poznań cały czas na połowie rywali. Niedzielski oddał piłkę, jest Dudek, jest strzał, jest interwencja, spokojna interwencja Mamli. Prawa albo lewa noga. Bardziej pieczołowity rozbiet Kalaty. Właśnie Kalata szukał tego bliższego rogu bramki. Piłka jeszcze odbiła się od muru. No nie rozpieszczają nas piłkarze obu drużyn, dlatego troszeczkę uciekamy w anegdotki. 3 strzały Lecha, w tym jeden celny i ani jednej próby Korony, a teraz wszystko to nam się odmienia. 83. minuta, jest pierwszy gol dla gospodarzy tego spotkania. Filip Warciarek, który przed chwileczką pojawił się na boisku. Jest to gol strzelony po świetnej akcji Lecha 2 Poznań. Kornalczyk jest odwrócony przodem do kierunku ataku, a to jest coś, co może być groźne. Kornalczyk z kłopotami Mendrala, ale chwyta piłkę przed tym, aż ta wpadłaby do jego bramki.
kibice za podejście w tym meczu, za to jak ułożyła sobie spotkanie w pierwszej połowie, ale o tym za chwilę. Maksym Pietrzak, Pietrzak wycofuje! Strzał na bramkę. Korona Kielce w kolejnej rundzie Pucharu Polski w 1/8 finału, w 1/16 Kielczanie pokonują trzecioligowe rezerwy Lecha 3-1. A my już serdecznie dziękujemy. Dawid Sud, Hubert Bugaj.